polskiej szkole All Together mamy dwa oddziały. Jest to oddział w Dublinie i oddział w Newbridge. W jednym i drugim oddziale jest ponad 100 uczniów. Od przedszkola praktycznie do maturzystów, ponieważ mamy również kurs przygotowujący do matury. Mamy przedszkole, mamy wszystkie klasy szkoły podstawowej od 1 do 8 i maturzystów, którzy co roku zdają zresztą bardzo ładnie maturę z języka polskiego, ponieważ tu język polski jest traktowany jako język obcy, więc mają dodatkowe 100 punktów od razu na wejściu na uczelnię, którą sobie wybiorą. Zajęcia dzieci mają raz w tygodniu, jest to szkoła sobotnia, więc musimy robić wszystko, żeby te zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, żeby dzieci chciały chodzić do naszej szkoły. Głównie język polski, ale oczywiście bardzo szeroko pojęty język polski, bo nie tylko nauczanie o języku, ale również o polskich pięknych tradycjach, o kulturze, o geografii Polski, o historii Polski. No tak jak dzisiaj chociażby lekcja o Czesławie Miłoszu, o polskich noblistach i wszystkich tych, którzy byli Polakami, są Polakami, którzy sercem są związani z naszą ojczyzną, tak jak my, bo przede wszystkim pamiętamy tutaj o naszych korzeniach i staramy się na wszelkie możliwe sposoby tą polskość podkreślać. Właśnie w związku z tym, że mamy wybitnych noblistów i teraz właśnie Sejm ustanowił patronami roku właśnie Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, zajmujemy się literaturą tych wielkich pisarzy. Chcemy pokazać ich twórczość, chcemy pokazać ich sylwetki twórcze. Chcemy, aby nasi maturzyści wiedzieli, kim były te postaci, żeby mieli jakoś na swojej mapie właśnie zaznaczone te postaci. Polska szkoła All Together to nie tylko język polski i historia, to też zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia filmowe, zajęcia szachowe, taneczne, sportowe. Bardzo się cieszymy, że nasze dzieci mogą tutaj uczęszczać do szkoły i rozwijać swoje talenty. To bardzo ważne, żeby rozwijały się w naszej polskiej kulturze. Nasza grupa filmowa w tamtym roku była w odwiedzinach w Telewizji Polskiej, mogła zobaczyć, jak prowadzi się kamery na planie filmowym w Pytaniu na śniadanie. Mogła uczestniczyć też w warsztatach, które pokazują, jak wygląda ten ruch kamery z gimbala na przykład. Dzieci były pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że to nie ostatni wyjazd do Telewizji Polskiej. Planujemy wyjazd w przyszłym roku do Akademii Telewizyjnej. Dowiedziałem się, że był bardzo kontrowersyjną osobą w Polsce, że dopytywał się. Dobra cecha moim zdaniem to jest. No myślę, że to jest ważna rzecz, żeby Polak wiedział, co się działo w swojej historii, tak samo jak i wiedział, jak jego język brzmi i żeby ten język nigdy nie został zapomniany. To myślę, że to jest no, ważna cecha. Zawsze. Akurat za 2 tygodnie jedziemy na zgromadzenie Rodła Polskiego. To się bardzo cieszę tym. Dzisiaj na lekcjach o Miłoszu dowiedziałam się, że dostał Nagrodę Nobla, lubił podróżować. Podoba mi się chodzić do polskiej szkoły, ale czasami wolałabym coś innego robić, ale warto chodzić. Bardzo często się zdarza, że mnie rodzice z łóżka wyciągają, żebym tutaj przyjechała. Mam jedną przyjaciółkę, z którą chodzę do szkoły 6 dni w tygodniu, ponieważ chodzimy razem do tej samej szkoły oraz do tej samej polskiej szkoły. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube.
ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.